Pamiętam swoje początki z rozwojem osobistym. Jednym z takich powodów, dlaczego zacząłem swoją własną podróż ku rozwojowi osobistemu, było to, że byłem bardzo otyły. No i miałem całkiem sporo kompleksów na punkcie otyłości. Między innymi męczyłem się z negatywnym dialogiem wewnętrznym oraz takim poczuciem wstydu ze względu na to, że pociłem się pod pachami, no i nie lubiłem tego uczucia. Miałem takie poczucie, że inni ludzie się na mnie patrzą, że mnie obserwują, że się ze mnie śmieją. Wiecie, wyrobiłem sobie taki nawyk trochę takiej nieśmiałości, przebywając w dużych grupach ludzi. No i w pewien sposób chciałem coś z tym zrobić. No i zacząłem właśnie od zmiany swojego sposobu odżywiania i od ćwiczenia na siłowni. I w pewnym momencie odkryłem, że ta zmiana mnie na zewnątrz, zmieniła również sposób, w jaki ja myślę sam o sobie. I to działo się tak etapami na przestrzeni czasu. Nie wszystko zmieniło się tak od razu, bo okazało się, że pracy nad samym sobą mam całkiem sporo. I choć wiele nagrań, wiele książek, jakie przeczytałem, wiele nagrań, które obejrzałem, oferowały mi bardzo szybkie rezultaty, szybkie efekty, to zdałem sobie sprawę, że rozwój osobisty, rozwój świadomości, duchowość, to jest tak na dobrą sprawę ścieżka naszego życia, coś, co robimy praktycznie do końca naszego życia, intencjonalnie, obserwując samych siebie, no i doświadczając tego życia w taki sposób świadomy i trzeźwy. I pamiętam, już jak założyłem kanał na YouTubie, nagrywałem filmy przebywając w lesie, poruszając tematy, które no na co dzień w środowisku, w społeczeństwie się nie porusza. I w pewien sposób utrwaliłem w sobie takie przekonanie, tak, że jestem jakiś inny, że jestem jakiś taki dziwny, bo się zmieniłem, przekształciłem, zacząłem myśleć troszeczkę inaczej i zacząłem opowiadać o tej duchowości. I w sumie nawet zdałem sobie sprawę z tego, że przez całe życie miałem w swojej głowie takie przekonanie, że jestem jakiś inny, jestem jakiś dziwny. No i między innymi dlatego ta duchowość mnie tak pociągnęła, bo odkryłem, że to jest coś, co bardzo lubię. Lubię kontemplować, lubię poruszać różne ciekawe tematy. Lubię zgłębiać tajniki naszego bycia, naszego bytu. I uwielbiam prostotę, uwielbiam minimalizm, uwielbiam tą klarowność w przekazie duchowych prawd i ten taki święty spokój, w jaki możemy utrzymywać w sobie poprzez praktykę medytacji czy uważność. No i tak już kontynuując, prowadząc ten kanał na YouTubie, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że w środowisku osób duchowych jest takie przekonanie, że jest się wariatem w chwili, gdy zaczyna się rozwijać duchowość, tak? Może obejrzysz jakiś film nauczyciela Advaity, który w stanie flow strzela słowa jak z karabinu i opowiada o duchowych prawdach w taki sposób, jakby był całkowicie w innym świecie, albo w ogóle możesz trafić na... Na wszystko możesz trafić praktycznie. I zauważyłem, że sam w sobie, na samym początku mojego rozwoju duchowego, byłem troszeczkę zamknięty w swoim rozwoju. Niekoniecznie chciało mi się o wszystkim od razu mówić, nie chciało mi się mówić ludziom w moim otoczeniu i przed kamerą też nie chciało mi się o wszystkim mówić. I w pewien sposób czułem, że tak jakbym zbudował wokół siebie taką przestrzeń tajemniczości, która jest tylko i wyłącznie moja, i to jest cała ta moja strefa duchowa, o której nie chcę nikomu mówić, bo na dobrą sprawę i tak nikt by mnie nie zrozumiał. I mając styczność z wieloma osobami, które się rozwijają, które się pasjonują duchowością i w ogóle innymi tematami, takimi, którymi są mocno zajarane i się pasjonują,
Zauważyłem, że wiele osób ma takie przekonanie w swojej głowie, że są inni, że są w pewien sposób wariatami. I nawet zaobserwowałem, że to przekonanie ma wpływ na poczucie własnej wartości tych osób, ponieważ nie rozwijają się te osoby na maksa swoich możliwości. I ja zauważyłem, że sam kiedyś miałem to przekonanie i w pewien sposób zaniżałem swoje poczucie wartości właśnie poprzez tą swoją odmienność. I niedawno zaobserwowałem, że inne osoby również mają to przekonanie w swojej głowie. Ja już sobie w sobie to przerobiłem. Czuję się o niebo lepiej w kwestii poczucia własnej wartości. Czuję, że moje poczucie własnej wartości jest kompletnie niezależne od opinii i oceny osób z zewnątrz. Myślę, że to jest jedna z zalet studiów, tak? Czym są studia? Studia to jest taki okres, taka poczekalnia pomiędzy życiem jako dziecko, a wejściem w dorosłość. I no jeszcze na studiach mamy taki czas, żeby trochę rzeczy poprzerabiać w sobie. No i między innymi, jeszcze pamiętam na studiach był taki motyw troszeczkę oceniania, tak? To jest jeszcze ten etap w życiu, gdy jest jeszcze się pod wpływem oceny innych ludzi. Ja zacząłem się od tego uwalniać i udało mi się stać niezależnym od opinii z zewnątrz. I nagrywam to wideo specjalnie dla was, abyście zwrócili swoją uwagę na to, jak rozmawiacie sami ze sobą w swojej głowie, jakich przekonań względem siebie używacie, jak myślicie sami o sobie. Może macie jakieś problemy emocjonalne, może macie w ogóle jakieś problemy w życiu i bardzo mocno się na nich fiksujecie, a może podobnie jak ja uważacie, że jesteście inni i po prostu zaniżacie swoje poczucie własnej wartości. Przyjrzyjcie się słowom, jakie używacie rozmawiając sami ze sobą, jaką wartość one wprowadzają do waszego życia, bo to jak rozmawiacie sami ze sobą, tak potem rozmawiacie z innymi ludźmi, w ten sposób dokonujecie interakcji z otoczeniem. Jeżeli uważacie, że coś jest z wami nie tak, to będziecie widzieć to potwierdzenie w oczach innych ludzi. To działa jak taka samospełniająca się przepowiednia. Szczególnie jeżeli chodzi o to przekonanie, że jesteście wariatami, że jesteś wariatem, tak? Bo oglądasz przykładowo, nie wiem, mój kanał na YouTube poświęcony rozwojowi świadomości. Czy może medytujesz z kadzidełkiem, a może lubisz jakieś inne w ogóle tematy i chciałbyś robić całkowicie coś innego, ale coś cię blokuje, trzyma z tyłu, bo boisz się opinii albo oceny innych ludzi, boisz się w ogóle wyrazić siebie, podzielić swoją własną perspektywą. Czy w ogóle czujesz, że otoczenie ściąga cię w dół, nie pozwala ci na maksimum swobody i ekspresji siebie? Temat bycia wariatem, wiecie? Bo generalnie zazwyczaj używamy też tego słowa wariat w takim żartobliwym tonie, nie? Że a, jestem wariat, to tamto zaświrowałem. I to jest jeszcze, pamiętam, takie no słownictwo, język, jaki jeszcze w szkole używaliśmy, ja używałem. W tej chwili już za bardzo nie mam z tym styczności, ale nadal widzę, że jest ten kontekst używania tego słowa, żeby się od siebie zdystansować, żeby się zdystansować od wszystkiego i no po prostu być sobą, tak? W cudzysłowie. Cokolwiek to znaczy, być autentycznym sobą. I tak na samym końcu. Czy nadal sądzisz, że jesteś wariatem? Czy uważasz siebie za wariata? Jaką wartość to wnosi do twojego życia? Uznawanie siebie za wariata? Przekonanie w głowie, że jesteś wariatem? Albo ocenianie innych ludzi, że są wariatami? Przypatrz się. Przyjrzyj się swoim myślom. Zobacz, jaki ładunek energetyczny wnoszą do twojego życia. I w jaki sposób przyczyniają się do powstawania innych myśli. To jest zazwyczaj tak, że jedna myśl tworzy i przyciąga kolejne myśli. I się tworzy takie skupisko myśli, które krążą wobec jednego przekonania, o którym po jakimś czasie zapominamy, jeżeli się bardzo mocno na tych myślach zafiksujemy. Tak, mujemy się, pysie. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o te nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem i
wytłumaczyłem wam dokładnie i klarownie zjawisko bycia wariatem. Jeżeli wam się podobało to nagranie, dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki na dole pod filmem. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, zapraszam wszystkich do Patronite'a, możecie się zapoznać z informacjami na dole. Zapraszam was na Facebooka, na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Tam dzielimy się różnymi informacjami na bieżąco. Wszystkie potrzebne informacje macie na dole w opisie. Dzięki wam wielkie, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźkę.